Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed 2015, moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Po długim czasie nieobecności, właściwie w tej grze, znowu wracam do niej. Znaczy nie wracam, tylko kontynuuję serię. Miałem kilka innych serii do nagrania i kilka innych odcinków z różnych serii, a ponieważ mam też z życia, no to nie mogę cały czas siedzieć i nagrywać. No więc nagrywam kolejne odcinki. Myślę, że w tym tygodniu, w ten weekend skupimy się właśnie na Need for Speedzie i na jeszcze innych grach wyścigowych, konsolowych. W moim przypadku jest to Forza Horizon. Nieważne. Policjant się tu na mnie zdenerwował. Dziwne. Chce zjechać... O, proszę. No tak, próbował mnie tutaj zepchnąć na pobocze i dać mi mandat za 105 dolarów. Jasne. Nie, 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 koleżko. Nie. Niestety nie. Nie tym razem. Na razie. Fordę NSX. Nie, mam Honda NSX i mnie nie złapiecie. To jest jeden z najfajniejszych samochodów w tej grze i mam was w dupie. Słuchajcie, do Need for Speeda będzie dodana nowa aktualizacja, ale zanim o tym się rozgadam, chciałbym sobie pojechać jakąś misję, jakiś wyścig, jakieś coś fabularnego. Tak, mapa. Gonią mnie to jeszcze policaje, więc muszę ich szybciej się zgubić, czy już mnie gonią? Już nie, już mnie przestali gonić, dobra. Tutaj coś mamy. I co tu mamy? No, myślę, że dam radę w Hondzie. Teleport. Zobaczymy. Więc tak, nowy update wprowadzi bardzo fajną rzecz. Ja narzekałem na to w tym Need for Speedzie, na to, że się samochody psują. I w nowym update'cie samochody już się nie będą psuć. Nie żartuję. W nowym update'cie będzie między innymi dodana funkcja, że jeśli przejedziemy przez stację benzynową czy stację paliw, no to samochód się naprawi zupełnie jak w Burnout. Tak? Czy w, nie wiem, czy tam jeszcze samochody się naprawiały, w jakiejś tam jeszcze innej grze, chyba Need for Speedzie czy coś. Bardzo fajna sprawa. A, w Need for Speed Most Wanted 2012 się tak samochody chyba naprawiały. O, i ktoś tutaj sobie dołączył do mnie w Aventadorze, do Aventadora dodał sobie taki oto spoiler. I co o nim myślicie? Ja nie myślę o nim nic. Dobiję o dwóch graczy, bardzo fajnie. Musimy jechać wyczyny z Kenem. Zobaczymy, jak mi pójdzie w mojej Hondzie NSX. Myślicie, że dam radę? Zobaczymy. 135 tysięcy punktów do zdobycia. Okej, okay, tutaj jakoś poszedł ten drift. Dosyć fajne kąty się robi Hondo. Okej. Okay. I w nowym update'cie... Może ja się lepiej skupię na tych driftach, na tych wyczynach i w ogóle na jeździe, bo kurde, nie ogarnę tematu za dobrze. Ojej. Tu się dosłownie pływa po tych drogach. Ja już zapomniałem, jak to jest. Yeah. Idzie dobrze. Ścigamy się i jednocześnie robimy punkty. Tak, gramy online. Wow. Oj, sorry. Sorry. Wow! Tak, robimy punkty. To tak powinno się nazywać. Farmimy punkty. Bo raczej nie nazwałbym tego w super płynnymi, idealnymi driftami. O kurde, prawie by był Kiss the Wall i bardzo dobrze, że nie był. No bo tutaj nawet jak delikatnie muśniesz pikselem ściankę, to i tak dzisiaj wszystkie punkcioszki zabierają. Jak ktoś fajnie zauważył w poprzednim odcinku z tego Need for Speeda, 33 tysiące punktów mi się skasowało od takiego maluśkiego uderzenia, bo sobie uderzyłem, tak? Ale leciutko uderzyłem, a miałem 33 tysiące punktów nabitych w moim Skyline'ie bodajże, no bo nie wyobrażam sobie, żeby inny samochód nabił tyle punktów, hej. Proszę bardzo, już mamy 113 tysięcy punktów. I nie wiem, ile jeszcze checkpointów, bo nie mam nawet czasu na to zerkać. Ale kurde, naprawdę bardzo fajnie mi się driftuje Hondą. Nie wiem, w poprzednich odcinkach jakoś mi się tak dobrze nie driftowało. Aż 90, oj, przepraszam. 90 checkpointów, shit, mamy do zaliczenia. Bardzo mi się podoba w tym Need for Speedzie funkcja tego zapraszania do wyścigu. Zobaczcie, że ja nie mam żadnego problemu, aby zaprosić graczy jednym guzikiem. Czekam sobie chwilkę, tak? I dosłownie kto chce, to sobie dobija. Na ekranie u wszystkich graczy pojawia się informacja, że ktoś chce rozegrać wyścig albo jakąś... No, jakieś coś tam ze wszystkimi. Każdy może sobie wbić. To jest świetne.
I to działa naprawdę płynnie, brawa za to do EA Games, że tak to fajnie rozplanowali, wymyślili. No jest to świetna sprawa. Trochę mi teraz te drifty nie wychodzą. Tamci mi uciekli, to nie jest istotne, że oni mi uciekli. A ogólnie też nie liczy się to nawet ile kto punktów zdobędzie, bo mamy główny cel dla wszystkich. A więc oni mogą sobie zdobyć tam nawet 35 tysięcy punktów. Ja i tak zdobędę na przykład 200 tysięcy. I wszyscy ukończymy prawdopodobnie. Znaczy jeśli ktoś chyba nie zrobi celu, no to nie dostanie kasy, coś tak czuję. Ale fajnie, jedziesz sobie po prostu, no nie wiem, robisz jakiś tam wyścig, tak? Albo po prostu jesteś w jeździe dowolnej, ktoś cię zaprasza wszystkich z sesji i dołączasz. Co ciekawe też tutaj, jak gram sobie na konsoli, znaczy niektórzy gracze lagują, ale ogólnie przeważnie jest tak, że wszyscy mają bardzo płynną tą rozgrywkę. Nic nie tam specjalnie nie laguje, wszystko jest bardzo ładnie. No z tego względu, że wszyscy gramy na tej samej specyfice, tak, sprzętowej. Wszyscy gramy na tym Xboxie, a więc lagi, jeśli już jakiekolwiek będą sprzętowe, to w tym samym miejscu u wszystkich. I no to powoduje jedną rzecz, że rozgrywka jest dużo płynniejsza niż na PC-tach, gdzie każdy PC nie ma chyba dwóch idealnie takich samych PC-tów w ogóle na świecie, więc... No to jest zdecydowanie zaleta konsol, jeśli chodzi o, myślę też, w jakimś tam stopniu obciążenie serwerów. No bo jeśli wszystko jest ze sobą zgodne, no to serwer nie musi myśleć, czy gra chodzi dobrze, czy nie. Chociaż nie wiem, jak to w sumie działa, ale tak na ludzki rozum sobie teraz myślę. Więc no. Myślę, że to działa naprawdę spoko w tym Need for Speedzie i co ciekawe, ten Need for Speed z update'u na update jest naprawdę coraz lepszy i te wszystkie update'y są za darmoche, nie trzeba jakieś dodatkowe kupować jakichś specjalnych dodatków, a w tym nowym update'cie właśnie ma się pojawić też tryb foto, zupełnie jak w The Crew Wild Run. Polecam wam zobaczyć odcinek właśnie z tej gry. Nie wyobrażam sobie, aby w tym Need for Speedzie był bardziej rozbudowany tryb foto jak w The Crew. Jeśli już będzie tutaj tryb foto, to będzie albo uboższy, albo tak samo rozbudowany jak w The Crew, bo w The Crew naprawdę tryb fotograficzny jest świetny. Polecam wam zobaczyć właśnie te odcinki, ten odcinek, gdzie pokazuję tryb fotografii. Jest to naprawdę super sprawa, że możemy zrobić zdjęcie swojej inwencji twórczej, swojego projektu samochodu w tej grze czy w The Crew. I fajnie, że właśnie zostanie to dodane w przyszłą środę, czyli tam chyba 3 lutego do gry. Świetna sprawa i nie omieszkam to przetestować. Dogoniłem sobie w międzyczasie Aventadora, ma ogromny ten spoiler, nie każdemu może się... Ojej, chyba go rozbiję troszeczkę, przepraszam. Ma ogromny spoiler, nie jestem pewny, czy pasuje taki spoiler do takiego egzotyka, jakim bez wątpienia jest Aventador. Czy pasuje do Hondy NSX? No jest to wersja, jak się okazało, Rocket Bunny, jak sobie sprawdziłem w internecie, gdy pierwszy raz nagrałem sobie odcinek właśnie o tej Hondzie NSX i tak naprawdę jeśli chodzi o ten samochód, to jest pierwsza moja styczność w jakiejkolwiek grze z tym modelem. Także no, w Need for Speedzie gram po raz pierwszy tym autem. I bardzo fajnie, że możemy sobie je w ten sposób stuningować. Myk. Zrobione, tak? No. I strasznie jestem ciekawy, jak będzie to ta gra wyglądała już na PC-tach, bo na przykład jak sobie oglądacie stare odcinki, albo na przykład jakieś odcinki, które ktoś nagrał z PS3 albo Xboxa 360 z GTA 5, to widzicie, że ta minimapka i ogólnie gra wygląda sporo gorzej. I ja się tak zastanawiam, ile ten Need for Speed będzie sobie trwał, ile twórcy będą chcieli go rozwijać. Oj, chyba nie zaliczę wszystkich punktów, ale koniec czasu, udało się zaliczyć chyba wszystko, tak? Co? Nie udało się zaliczyć? Jak to tak? No to ja muszę chyba tu sam jechać. 90 checkpointów trzeba zaliczyć i to jest jakby na czas, to jest bez sensu. Moim zadaniem... Moim zadaniem było uzyskać ilość punktów, tam nie było nigdzie nic napisane o tym, aby mam to ukończyć w jakimś tam czasie. To jest bez sensu, moim zdaniem. Kurde.
To jedynym sposobem, aby to zrobić, byłby Mitsubishi Evo 8, 9 tutaj jest. No, ale ponieważ, kurde... Ponieważ 9 robi słabe drift, to ja nie wiem nawet, czy bym taką ilość punktów tutaj uzyskał. Myślę, że najlepszym sposobem na wygranie, najlepszym autem do wygrania tego jest właśnie Honda NSX, więc nie no, ja nie omieszkam i spróbuję to jeszcze raz zrobić. Kurde. Ach, dziwne, tam nigdzie nie było naprawdę napisane. Jak najszybciej trasę skacząc, coś tam ruchając i tak dalej, ale dupa zbita. No nic, spróbuję jeszcze raz, zobaczymy. Także fajnie, no jest nowy update, będzie nowy update i nie omieszkam go sprawdzić. Aha, jeszcze nowe części do tuningu dla samochodów, do 11 nowych samochodów i to są akurat te samochody, których nie mam w garażu, więc na razie tego nie sprawdzę. No będę musiał sobie kupić jeden z nich, aby to obadać, tak? Tak. Dobra, no to teraz co? Teraz nie jedziemy robić dużo, kurde, tych driftów i tak dalej. Znaczy to wyjdzie samo z siebie. Ja teraz mam ochotę pokonać to jak najszybciej. Ken też coś tam dał dupy, bo on w pewnym momencie gdzieś się rozwalił tutaj w górach i już go nie było widać, nie? A teraz głupia ciężarówka zajechała mi drogę i dupa zbita. No ale dobra, teraz na prędkość lecimy. Zajebiście, Lucek. Nie no, Honda też jest świetna do driftów, robi te drifty naprawdę za sporo punktów. Bardzo duże kąty, jest zrobiony to samochód na drift. Nic w nim nie grzebałem od ostatniego razu, jak się bawiliśmy właśnie w odcinku z Hondą. Więc została taka, jaka jest, a mimo to wydaje mi się, że lepiej mi się nie umieści. Może to złudzenie? Kurde, jak ładnie odwróciła. No, nie każdy samochód to potrafi tutaj w Need for Speedzie, wbrew pozorom, żeby tak się ładnie odwrócić. Zaciągnąłem ręczny. Naprawdę, jedzie się kozacko, tak? Jeśli będą tu wynikały jakieś błędy, nie wiem, zderzenia, kraks, jakieś dziwne rzeczy, to będzie to tylko i wyłącznie moja wina, bo samochód naprawdę, jak na taki driftowóz, którym rzucam mocno, zachowuje się naprawdę super, tak? To nie jest oczywiście poziom Lancera, ale Lancer nie driftuje w ogóle, bo on jest zrobiony na wyścigi. A to jest piękny driftowóz, nad którym naprawdę mam sporo kontroli. Dobra. Ja tak już wcześniej patrzyłem na tą Honda NSX, a chodzi mi głównie o to, że pisały mi osoby o tym samochodzie, że fajnie by było, jakby pojawił się w jakimś Need for Speedzie. Wcześniej nagrywałem bardzo dużo też z innych gier wyścigowych i w żadnej z tych gier, w które grałem, nie pojawił się ten samochód, a nie jest to wcale nowy samochód. I zawsze się zastanawiałem, kurde, jakie modyfikacje twórcy tutaj wymyślają do tego auta, aby je wprowadzić. Być może wynikało to z jakichś ograniczeń licencyjnych albo wysokich cen licencji tego samochodu, że on nie pojawiał się w jakichś tam wcześniejszych NFS-ach, ale fajnie, że Hondy właśnie wróciły w tym najnowszym. Naprawdę, na przykład taka Honda S2000, moja miłość, którą kupiłem na samym początku gry, sprzedając cholernego Forda Fox Body, całe szczęście. Tak więc, no, Honda S2000 nie jeździło mi się za dobrze, bo była nerwowa, ale to też kwestia tego, że ja na początku niespecjalnie umiałem tutaj jeździć i niespecjalnie umiałem te samochody przerabiać, ale z tego co widzę, to Ken naprawdę zapierdziela teraz. O, co to było? Ale się dziwnie samochód odwrócił. What the fuck? Zaciągnąłem ręczne, a on nagle tak w inną stronę. Jej. Będziecie mieli takie zonki czasami w tej grze. Będziecie podejmować takie same akcje na każdym zakręcie i na jednym zakręcie zrobisz piękny drift, auto wejdzie ci w zakręt, a na drugim złapie zajebistą przyczepność i się nic nie stanie z autem, nie zadriftuje. A jeszcze w innej sytuacji, no ja się nie mogę też doczekać waszych opinii osób, które grają na PC-tach, no bo nie wszyscy grają na tej konsoli jednak, tego Need for Speeda. Ale jestem zajebiście ciekawy, jak będziecie reagować na te wszystkie dziwne rzeczy, które się dzieją z kontrolą pojazdów w tej grze. Podejrzewam, że będziecie mieli takie zonki, naprawdę. Ja już nieraz miałem tutaj zonka i... Nie, masz wrażenie, że czasami gra przejmuje w jednej sekundzie totalną kontrolę nad samochodem, żeby zaraz oddać ci kontrolę i nagle nie wiesz, co się dzieje z autem.
I to jest fakt, no gra sporo tutaj pomaga. Ale i tak to się fajnie pograć, prawie bym się rozbił. O, fajnie, teraz mi jakoś nawet poszły te trudne miejsca. Zobaczymy, czy uda mi się ukończyć. No i tak inni gracze, jeśli grają z nami tutaj w multiku, to trochę przeszkadzają. Ale i tak wolę grać multika, bo zawsze jest ciekawiej grać z inteligentnym przeciwnikiem. Albo... po prostu inteligentnym graczem niż z botem, prawda? To jest... No! Co ty robisz, Honda? What the fuck? Ken tutaj hydrant rozwalił. What the fuck? Prawie się rozwalił o ten. O trafika. Fuck. Dobra. Gaz, 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 gaz. Jak tu jechać? Cholera, jak te checkpointy są poustawiane? Ja tego nie rozumiem. Ile czasu? Minuta, dwie. Naprawdę, ach. I tak ta minimapka na przykład pokazuje, że musisz ostro gdzieś tam skręcić, bo już się szykujesz do ostrego zakrętu, a tutaj jest skrzyżowanie i na skrzyżowaniu pokazuje ci 90 stopni, gdzie możesz sobie zrobić taki fajny zjazd, no nie? I driftem to polecieć pięknie. Równisieńko masz tam 100 km kurde, na zrobienie driftu, szerokości drogi. A czasami jest tak, że pokazuje ci ładny, piękny, gładki zakręt, a tu się okazuje, że to jest rzeczywiście 90 stopni i dosłownie na długość samochodu masz wąsko. No to hej, weź to ogarnij, no weź to ogarnij. Dobra, jeszcze sporo checkpointów do zaliczenia i BOOM! Jest! Zawsze chciałem to przeżyć. Ja nie wiem, jak ja mam wykonywać tutaj te skoki, skoro to się zawsze kończy w ten sam sposób. Dobra, czy ja w ogóle dobrze zjechałem? Aha, tu był wyskok, świetnie. Wymaganą ilość punktów mam, nawet dużo więcej. Problem teraz z czasem. Zostało 10 checkpointów. Czy my to ukończymy? Nie wiem. Ale to wyzwanie jest dość trudne. Dobra, trzeba się skupić. Nie, nie skacz! Wolę mieć pełną kontrolę. 22 sekundy. Który checkpoint? Jeszcze 2 checkpointy. 14 sekund. Spadła. Przedostatni. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Udało się. No nie powiem, trudne. Trudne zadanie. 90 checkpointów, ileś tam minut. Bardzo fajnie, że udało się to zaliczyć. Ale było znowu blisko, tak? Tutaj mamy jakieś coś. Zobaczmy, co to. Połączenie od Kena. Dobra, na razie, man. Idziemy sobie, tak. Musimy z nim się spotkać w bunkrze, ale mamy prawdopodobnie jeszcze jakieś zadanie do wykonania. Tutaj chyba też musimy się spotkać z kimś. Przyczepa Robin. A tu mamy... Tu mamy też coś do roboty. Aha, no i tu właśnie ze wszystkimi będziemy się teraz spotykać, więc cutscenkowy odcinek będzie teraz. Przejechaliśmy sobie jedno wyzwanie u Kena. Było dość trudne, ale udało się, tak? Honda NSX, troszeczkę ciężko było się tam ogarnąć z tym samochodem. No ale jest już, okej, to jest najważniejsze. Wchodzimy. Ach, tak. Cutscenkowy odcinek, dosłownie. What's up? Reminds me of my younger self. I bet your younger self didn't have that sweet a ride. You got that right for sure. Always go with your gut feeling, though. Amen to that, brother. Hey, Spike. Travis speaks highly of you. Thank you, man. That really means a lot. You deserve it. Come on, let's bring it in. Fuck, dobra, na razie. Nie chcę mi się z nimi gadać. I tak będziemy musieli sobie z Robin pogadać. Osobno. Ze wszystkimi trzeba osobno pogadać, god damn it. Bo oni oczywiście chcą... Oj, ziomuś, jesteś zajebisty i w ogóle. Chcemy driftować z tobą, ten drift był super. Masz najlepszą furę i w ogóle. Jakoś nie działają na mnie te przemowy wszystkie. Fajnie to jest nagrane i w ogóle. No, już mówiłem o tym w poprzednich odcinkach, że... Jakoś przestały do mnie trafiać te cutscenki.
Już sobie. O. No, zobaczymy, co zrobi Robin. Ona zawsze jakieś tutaj akcje robi, o nim każdy jest zazdrosny, fajna dupa, ma jakąś ekipę do tuningu i to właściwie tyle. Hej! Jedząc takie żarcie, powinnaś mieć 80 kg na 160 cm wzrostu, ej. O, zazdrosny. Ciekawe, jakim cudem on się tak szybko tu przeteleportował, hej. Nawet go nie słuchali. Ją, jej. Spakey to drifciarz? Chyba nie. No dobra, naprawi się samochód? God damn it, nie. To niedobrze. Manu dzwoni, co chcesz? Okej. Okay. Teraz jedziemy sobie zobaczyć jeszcze jedną cutscenkę. Ta była nawet całkiem spoko. Jak na cutscenki w Need for Speedzie. Dobra, nic tutaj nie mamy. Mamy. Tutaj mamy coś. Musimy się spotkać z Kenem. Tak. Zobaczymy, co Ken powie. Odkrywaj najlepsze miejsca do kręcenia bączków. Dobra, super. No to hej. Zobaczmy Ken Blocka na żywo. Wow. Aj. No trochę brakuje tych stacji do napraw. Im sobie moją Hondę naprawił. Wow. To już fajniejsza cutscenka. Niż oglądać ciągle te same ryje. Cześć, grubasie. No, cześć. Guys were hooning with the best of them. Couldn't have done it without this dude. You couldn't have done it without us, right? Yeah. Oh, I gotta bounce. The fame and fortune. Yeah. Yeah. The fame and fortune. Yeah. Yeah. Woo! Ciekawe, jak zrobili ten motyw z kubkiem. Jak mlali do kamery, to pewnie tu mieli drugi kubek, z którego ciekawe. Fajnie są nagrane te kascenki, nie powiem. Ciekawy sposób, chociaż wiecie co, ja bym wolał, żeby częściej pokazywali w tych kascenkach jakieś samochody, a nie te ryje głupie. Bez kitu. Ten motyw tutaj z driftującym Nissanem, nawet nie spojrzałem, to chyba była jakaś Silvia. Podobał mi się bardzo i może taki troszeczkę klimat Tokyo Drift, ale w Stanach Zjednoczonych? Nie. Klimat szybkich i wściekłych, ale tych pierwszych odcinków. O! To by mi pasowało, tylko że w nocnym klimacie. Znaczy, tam też był nocny klimat, pamiętacie jak było, prawda? Były te starsze samochody, tak? Do takich, jakich tu mamy dostęp w tej grze. I to było zajebiste, to było zajebiste, jakby taki klimat był. Tylko że na cutscenkach, tak jak w tych pierwszych undergroundach, tak? Same samochody, a nie ciągle te ryje. O! Tego mi właśnie chyba brakuje, wiecie? Naprawdę. I to by było świetne, gdyby rzeczywiście masz cutscenkę, pokazuje się jakiś zajebiście driftujący samochód. Tak, na tych cutscenkach jakość jest świetna i te samochody z bliska, jakieś tam felgi, nie wiem, wiecie, otwiera się silnik. A nie ciągle jacyś kolesie stukają sobie te żółwiki i niby jest super, ale tak naprawdę zaraz się kłócą, nie kłócą, nie wiem, to jakaś taka telenowela. A to jest gra wyścigowa, klimat, tuning. Hej, to jest chyba... To, czego mi brakuje, rzeczywiście. Ale na szczęście, ponoć, twórcy słuchają fanów i właśnie dodali tą funkcję naprawiania samochodów, znaczy mają dodać tą funkcję naprawiania samochodów na stacjach benzynowych, na stacjach paliw.
I to jest bardzo fajne. No widzicie, moja Honda teraz NSX jest zniszczona. Mam nadzieję, że będzie to zaznaczone jakoś na mapce, gdzie jest najbliższa stacja naprawy pojazdów. W obecnej sytuacji możemy naprawić sobie pojazd tylko i wyłącznie wchodząc do garażu. Nawet oglądanie takich cutscenek, wchodzenie do tak zwanego bunkra, czy spotykanie się z różnymi postaciami tutaj w grze, nie sprawia, że nasz samochód się naprawia. To jest trochę taka lipa moim zdaniem, że mamy cały czas praktycznie popsute auto, gdy tylko wyjedziemy sobie z garażu. Bo nie oszukujmy się, w tej grze naprawdę jest sporo kraks. Praktycznie zawsze jak się wyjeżdża z garażu i czasami nawet na samym początku od razu masz kraksę. Dobrze, co to jest? Pokonaj tę krętą trasę, wykorzystując swoje umiejętności w zakresie driftu i ścigania się. Jedź jak najszybciej i popisuj się driftami, by zrobić punkty. Wygrywa ten, kto zdobędzie najwięcej punktów. Czyli ogólnie chodzi o drift, ale inaczej się nazywa. Więc jest to drift chyba na czas, albo coś w tym rodzaju. Coś jak Gekihama u Ken Bloka. Możliwe. Nie wiem, sprawdzimy. Dobrze. Czy zapraszamy wszystkich? Nie, jadę sam. Jadę sam, bo oni czasami przeszkadzają. Wygrali zawody z Risky Devil. Okej. Chodź co, oj, wybiło mi troszeczkę. To jest ten chyba brodaty koleś, co wygląda troszeczkę... Albo on, albo nie on. I co on ma za samochód? Nie wiem, wygląda jak Mustang, czy to Mustang? Nie mam pojęcia, zaraz zobaczymy. Dobra, co musimy tu zrobić? Mamy czas? Nie mamy czasu. Dobra, musimy z nim wygrać. Nabiję tu z 1 000 000 punktów i niech się później martwi koleś, co z tym zrobić. Chodź. Bardzo fajna trasa, kręta, wąsko troszeczkę, jak na Need for Speeda. Dam sobie radę. Pięknie. O, wow! Ach! To nie było fajne, ale zrozumiane. Leciałem dość szybko na bandę, mogło mnie rozwalić. Kurde, muszę wygrać z kokiem, kukiem. Kokiem. Kock. Właśnie jak to jest? To jest chyba... Kok to jest ogólnie fiut, nie? Po angielsku. Ale to jest też imię. Ktoś może mieć tak na imię. Czyli to jest chyba jak u nas Wacek. Coś tak czuję. Tak na nasze. Nie jestem jakimś ekspertem, ale... tak sobie po ludzku myślę. No ale to jest kuk. Kuk to jest chyba też gotować. Kurde, czemu nie driftowała? Noż. Ach. Kurde, ja się tu nie muszę starać. Ja już praktycznie mam wygraną w kieszeni. Mimo, że jestem z tyłu. On jest o kilka zakrętów do przodu, a i tak mam mniej punktów. Honda naprawdę się spisuje świetnie. Mógłbym nawet rzec, że bardzo podobnie jak Nissan Skyline R34 zrobiony na drift, który również jest świetny. Ale, no kurde, Honda robi robotę. 20... Co? Skasowało mi punkty? Za takie uderzenie głupie. Ale tutaj power slide'y są bardziej cenione niż takie piękne, długie, ładne, śliskie drifty. Nie, chodzi mi o takie drifty z małym kątem. No tutaj jak wielki kąt ogarniesz, możesz się nawet na ręcznym zatrzymać, tak byle jak, i dużo punktów sobie nabijesz. Dobra, koniec zawodów za tyle. Czy wygrałem, czy nie? A, okej, spoko. Myślałem, że muszę dojechać też na metę jako pierwszy, ale na szczęście wystarczyła dwukrotne przebicie w punktach i gicior, nie? No. Dobra. Powiedziała, jak jestem zajebisty, nie musi mi tego mówić, wiem. A tu mamy do zrobienia zdjęcie, jest jakiś wyścig, którego jeszcze nie robiłem, jest sprint. A może sobie pojedziemy sprint. Pojedziemy sobie sprint. Zobaczymy, kto zaakceptuje. Może ktoś sobie zaakceptuje. Tego chyba nie jechałem, bo jest oznaczone gwiazdką i o, nikt nie zaakceptował. Dupa. Wszyscy są zajęci, są w garażach albo co? Nie wiem. Prywatnie czy służbowo? Ścigaj się do mety. Mamy tu Ferrari. Widziałem, jest Ferrari w ogóle w tej grze. Jest, oczywiście. Ale nie wiedziałem, że jest to. Jakby jakoś nie zwracam uwagi na te samochody takie ekskluzywne. Ekskluzywne, może bardziej by pasowało egzotyczne. 27 checkpointów. Mamy tu Vipera,
Ferrari Speciale bodajże i coś tam jeszcze jedzie ciekawego. Znowu Viper, znowu Ferrari. Moja Honda NSX, która oczywiście wszystkich rozwali. Jak to się rymuje, wow. Nie, ja bym tutaj lepiej, jakbym się pojawił chyba w moim Lancerku, to bym ich rozsadził na kawałeczki. Z Hondą mogę, nie jestem taki pewny wygranej. Lancerek ma no perfekcyjne przyspieszenie, niesamowitą trakcję, a tutaj niestety dużo będę driftował i będę sporo tracił czasu na zakrętach. No taka jest sytuacja. Ale spoko, może jakoś to będzie, może dam radę, nie wiem. Spróbuję jechać robiąc jak najmniej driftu, chociaż tutaj to niemożliwe za bardzo, trzeba trochę hamować. O, jest chyba korwetka. Korwetkę trzeba sobie mieć w garażu. To jest ta fajna korwetka, mi się stara korweta C6 bardziej podoba niż C7 nowa. Jakieś takie fajniejsze kształty, światełka, tył. Tak mi się podoba. Podobają mi się ogólnie te też starsze korwety C5 i chyba C4, a już C3 tak nie do końca, chociaż też fajnie wygląda z kształtu, ale zdecydowanie już te C4 i... Moment, C4 nawet nie pamiętam jak wyglądała, ale C5 i C6 są świetne. Podobają mi się bardzo. Mamy tu Ferrari F40 i jeszcze coś tam z przodu jedzie. Coś co króluje, coś co jest najszybsze na tym wyścigu. I cholera, to jest chyba Mustang. Fastback, tak mi się wydaje. Tak wygląda. Z 2015 roku. Tak jest, to jest Mustang. Ach, nie powinienem tak driftować. No ale kusi. Fajny taki moment był. Ale zobaczcie. O kurde, do przodu jedzie. Zero przyczepności. Muszę tutaj ładnie sobie jechać. Mały kąt. Jeśli już driftuję, to mały kąt. Jak najwięcej prędkości trzeba sobie trzymać. Ojej. Drifterzy cholerni. Dobra, ile zostało? Nie wiem. To nie. Kurde, gdzie to są te checkpointy? Tam. 20-27. 7 checkpointów do końca. I cholera, od ściany do ściany. Próbuję jak najlepiej pokonywać te zakręty, ale Honda jest nauczona driftować. Honda jest zrobiona do driftu i ciężko będzie tutaj pokonać tego pierwszego. No, widzicie jaka jest różnica między samochodem do driftu zrobionym, a samochodem, który jest zrobiony pod wyścigi, no. I z czołowa... Och, mało brakowało. Samochodem do driftu bardzo ciężko się wygrywa wyścigi. Ale jest nie do pokonania na drifty, no. No to tak powinno być. Każdy samochód powinien mieć swoją specjalizację i w tej grze tak to jest rozwiązane. Albo jesteś dobrym drifterem, albo dobrym ścigantem. Ach! Fuck! No nie da się. Rzuca... Ciężko jechać w ogóle w prostej linii. Trzeba kontrolować, srować, pierdować. Tak, ale powiem wam, że w następnym odcinku, jak tutaj wpadnę Lancerem, to ja ich rozgromię na kawałeczki. Zobaczycie, jaka jest właśnie różnica. Także zapraszam was na kolejny odcinek z Need for Speed 2015. Dziękuję wam za wyświetlenie. Zapraszam do subskrypcji, jeśli chcecie zobaczyć tego typu odcinek. Więcej. Trzymajcie się. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa. Ło! Story! O kurde! Ale się odbiłem. O fuck, ale zajebioza. Tu jest jakiś dalej murek. Nie ten pierwszy przy tym, tylko tam dalej jest jeszcze taki murek. Który murek? No ten drugi jeszcze taki. No, ja wiem o co ci chodzi. No to od niego się tak zajebiście wybiłem. Tylko tam i prawie musisz idealnie fajnie w to...